tu, gdzie jestem teraz aktualnie, jest wielka burza. Siedzę w aucie, czekam na to, żeby przestało trochę padać, chcę wyjść zrobić mega zdjęcie, taki mood w chuj. I poświęciłem się, siedzę tu już dość długo, ogólnie nawalało tak piórnami, że aż nie czułem się pewnie. No ale nic, myślę, że będzie zajebiste zdjęcie. Myślę, że będzie można sobie wydrukować na ścianę. I jak już tak mówię, to chciałem jeszcze powiedzieć, że dźwięk pioruna, tak wiecie, jak się tak odbija wszędzie, taki... Ten akurat cichy, ale jest takie konkretne pierdolnięcie, uwielbiam. Już tyle brakowało, już klamkę naciskałem i nagle zaczęło znowu lać. W tej miejscowości nie ma prądu, nie ma zasięgu, nie ma internetu, nie mam z kim pogadać, także nie wiem, no pogadam do kamerki, doda się później. Kiedyś się książki czytało, nie? Wiersze się pisało, a może napiszę jakiś wiersz. No. O miłości ma, która ciągle wysyłasz mi nudesy. Czemu nie odpisujesz mi na SMS-y? Nie kłam mi tu głupia, wiem, że go sprawdziłaś. Gdybyś nie sprawdziła, sobą byś nie byłaś. Byś nie była. W dupie ja mam twoje kurwa przeprosiny, bo to wszystko było z twojej laskawiny. Kasia mi ostatnio dużo nie odpisuje na SMS-y, albo późno, także to do ciebie. Ja wszystko widzę. Chcę zrobić to zdjęcie, bo już wkurza mnie to i zaraz światło mi zniknie, ale Kasia pożyczyła mi aparat za 5000 zł i nie wiem, czy jestem gotowy na takie finansowe poświęcenie, dlatego może po prostu... Może wstanę jutro na wschód słońca.